Cześć, tu Ernest! I słuchajcie, Epic Games stara się przed nami coś ukryć. Od rozpoczęcia drugiego rozdziału, co każdą aktualizację, musimy sami odkryć, co tak naprawdę się zmieniło. Okej, dostaliśmy wiadomość o nowym trybie czy wyzwaniach, ale nigdzie nie było ani jednej wzmianki o mniejszych zmianach, a są one bardzo ważne. O i przy okazji to w ten weekend jest znowu doładowanie expa. A wracając do kilka mniejszych ukrytych zmian po ostatniej aktualizacji, mieliśmy już okazję omówić w poprzednich filmikach. Ale to nie wszystko. Od kilku dni w Fortnite można teraz przyciągać do siebie przedmioty wędką. To była zmiana chyba nie do uniknięcia. Szczerze mówiąc, to ja się zdziwiłem na początku sezonu, że wędka tak nie działała. I proszę, dodali taką funkcję. Co ciekawe, amunicja czasami podnosi się od razu, nawet jeśli jest bardzo daleko od nas. Poza tym przedmioty teraz opadają, jeśli nie mają podstawy. Wcześniej było tak, że przedmioty spadały, ale tylko jeśli początkowo nie miały żadnej podstawy. Po chwili na jakiejś podstawie zamarzały w miejscu. Zniszczenie podstawy nic nie dawało. Teraz to działa inaczej i przedmioty cały czas mają aktywną fizykę. Na mapie w grze też zaszła mała zmiana. Pod wodospadem w tym miejscu twórcy gry postawili pamiątkę na temat pewnego wydarzenia. Ktoś na Reddicie wstawił taki oto filmik na początku nowego sezonu. Zatytułował ten filmik "Pierwsza rzecz, którą zrobiłem w rozdziale drugim". To zdobyło dużo lajków. Teraz jego wyczyn będzie upamiętniony na zawsze w tym miejscu. No chyba, że za 10 sezonów będzie nowa mapa. W grze zaszły też ważne zmiany w balansie gry. Tylko mała uwaga, to są zmiany, które zaszły na początku tego sezonu, nie w tym tygodniu. Zwykłe strzelby pompki zadają teraz inne obrażenia. Są gorsze. Zobaczcie sami, oto nowe wartości. Zielona i niebieska strzelba zadaje o 10% mniej obrażeń. Fioletowa tylko o 5 mniej. Mimo tego, fioletowe i złote strzelby dalej są w stanie zadać 200 punktów obrażeń z bliska w głowę. Niebieska już nie. Dodatkowo, strzelby fioletowe i złote przeładowują się szybciej. Zielona strzelba przeładowuje się wolniej. Te sekundy to czas przeładowania od zera. Pistolety, od klasy szarej do niebieskiej, zadają teraz o 1 punkt obrażeń więcej. Pistolety maszynowe za to w klasach od fioletowej do złotej mają teraz w magazynku aż o 10 nabojów mniej, ale oba przeładowują się prawie o połowę szybciej. Złota snajperka przeładowuje się teraz o 1/10 sekundy szybciej. Wyrzutnie rakiet w klasach od niebieskiej do złotej też doczekały się zmian. Niebieska i fioletowa zadają teraz mniej obrażeń, ale przeładowują się szybciej. Złota za to zadaje teraz więcej punktów obrażeń i przeładowuje się szybciej. To chyba wszystkie sekretne zmiany w balansie gry. Dajcie znać, co o nich uważacie. Uznania za odkrycie tych zmian są w całości dla Tornora z Reddita. Poza tym, pamiętacie może to? Jeśli dwóch graczy próbuje umieścić element w miejscu właśnie zniszczonego, to któremu się uda, zostanie ustalony losowo, aby uniknąć wpływu pingu. Okej, od teraz to, kto postawi ścianę, nie będzie zależało od tego, kto ma niższy ping i lepszy internet, ale od przenośni rzutu monetą. Ta funkcja zniknęła z gry. Nie wiadomo dlaczego. Była ona bardzo przydatna i bardziej fair niż jak to działa bez tej funkcji. Od teraz to, kto przejmie ścianę, znowu zależy od tego, kto ma mniejszy ping. A król burzy dostał nerfa. On sam, jak i jego słabe punkty, mają teraz mniej punktów zdrowia. Oraz w grze ma pojawiać się mniej zombiaków. Na koniec nowe skiny. Zacznijmy może od tego. Za granie na konsoli Nintendo Switch będzie można odblokować tego oto skina za darmo. Aby odblokować tego skina, trzeba wziąć udział w japońskim turnieju Fortnite i zdobyć tam 20 punktów. Aby ten turniej wam się pojawił w tej zakładce, na Switchu należy ustawić region na Azję. W zakładce z turniejami pojawią się wam teraz turnieje z regionu Azji. Jeden z nich powinien mieć duże zdjęcie tego skina. To ten turniej. Jeden taki turniej już się odbył dzisiaj około 6 rano, ale powinna się odbyć jeszcze powtórka. Prawdopodobnie jutro w niedzielę o 6. Niestety, sam już nie mam tej konsoli i nie mogę tego sprawdzić. Jeśli uda wam się dołączyć i zdobyć 20 punktów, to prawdopodobnie otrzymacie tego skina w ciągu kilku godzin. Za 10 punktów można odblokować ten zbierak, a za 5 punktów ten spray. Powodzenia! Poza tym wczoraj przez twórców gry zostały odszyfrowane skiny pakietu Płomienia Mroku, ponieważ wejdzie on do sklepów już wkrótce, a dokładnie już 5 listopada. Zobaczcie sami, oto jak całość tego zestawu prezentuje się w szafce.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bajowym.